Skoro już sobie powiedzieliśmy, czym jest postsekularyzm, w naszym pierwszym spotkaniu zilustrowałem to pojęcie konkretnymi przykładami, zwłaszcza rozmową między Jürgenem Habermasem i Józefem Ratzingerem. Dzisiaj chciałbym pójść krok dalej i zastanowić się, czy to tajemnicze pojęcie, o którym z takim entuzjazmem wyraża się Jürgen Habermas od przynajmniej 20 paru lat i które przyjął za swoje również Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który nie bez racji uważany jest za jednego z najwybitniejszych intelektualistów katolickich. Pytanie zasadnicze może się pojawić, czy ten postsekularyzm to jest sprawa tylko interesująca gdzieś ludzi na świecie, może intelektualistów, filozofów, teologów, ale jak to się ma do pewnych debat, jakie prowadzimy w Polsce, do naszych sporów między Polakami, czy również u nas można dostrzec elementy postsekularyzmu? Otóż muszę powiedzieć, że w moim najgłębszym przekonaniu właśnie pojęcie postsekularyzmu potrafi nazwać rzeczy, które rozgrywały się i rozgrywają w naszym społeczeństwie, ale których nie nazywamy właśnie postsekularyzmem, tylko mówimy o dialogu wierzących z niewierzącymi, mówimy o próbach nawiązania kontaktu między ludźmi o różnych światopoglądach. Natomiast rzadziej albo w ogóle nie przychodzi nam do głowy, żeby właśnie w tym widzieć jakieś zjawisko, które w pełni rozwija się dopiero w wieku XXI. Otóż chciałbym Państwu opowiedzieć o moim własnym doświadczeniu, doświadczeniu z początku XXI wieku, kiedy jeszcze byłem jezuitą, byłem redaktorem kwartalnika Życie Duchowe. I w tym kwartalniku razem z moimi współpracownikami doszliśmy do wniosku, że warto się zastanowić właśnie, czy w Polsce, która wtedy zaczynała się coraz bardziej polaryzować, dzielić, nie można znaleźć jakiegoś tematu, który by nas jednak łączył. No i takim impulsem bezpośrednim była opublikowana po włosku książka Umberto Eco i Carlo Maria Martiniego W co wierzy ten, kto nie wierzy. I to była książeczka zbierająca wymianę listów między tym słynnym pisarzem, przypomnę chociażby Imię Róży, sfilmowane również, które dla wielu było niezwykłym wprost wejściem w czasy średniowiecza. No i Martini, który od lat 80. był taką ikoną katolicyzmu otwartego, papabile, był postrzegany jako pewny kandydat na papieża. No krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia znowu z intelektualistami z innego kraju. Ale przypominam o tym dlatego, że ta książka W co wierzy ten, kto nie wierzy została przetłumaczona na język polski, wydana, do dzisiaj jest wznawiana jako bardzo popularna dla ludzi interesujących się właśnie takimi sporami ideologicznymi. No i wychodząc właśnie z tej książeczki, wtedy w naszej redakcji rozpisaliśmy taką ankietę, do której zaprosiliśmy ludzi wierzących i niewierzących, księży, filozofów, artystów, pisarzy, malarzy. No i nasza ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy bardzo wiele odpowiedzi, które później zebraliśmy również w formie książki.
co nas łączy. Taki jest ten tytuł. Wyszła ona w roku 2002. Wstęp do tej książki napisał Leszek Kołakowski i muszę powiedzieć, że z tego wstępu jestem osobiście bardzo dumny, bo Leszek Kołakowski, który wtedy przeżywał no, niezwykły rozkwit popularności, można powiedzieć, medialnej w Polsce, był takim człowiekiem godzącym różne racje i swój esej wprowadzający zatytułował Wiara dobra, niewiara dobra. I dodawał, że on zna wszystkie argumenty i za wiarą, i za niewiarą, i uważa, że jest to spór nierozstrzygalny. Co więcej, Kołakowski w tym swoim eseju powiedział, napisał, że racje przeciwstawne i właściwie nie do pogodzenia są źródłem napięć, które są czymś dobrym, pozytywnym, kulturotwórczym. I właściwie nie ma powodu, żeby ich te napięcia usuwać z przestrzeni publicznej, trzeba je jakby w sobie przeżywać. I rzeczywiście głosy takich ludzi, jak na przykład bardzo wybitny teolog Wacław Hryniewicz z jednej strony, bardzo ważny krytyk literacki Michał Głowiński, Wałętowska, Jan Woleński, Jacek Bolewski. No wymieniam takie przykładowe nazwiska, w których ten rodzaj takiej ciekawości drugą stroną bardzo mocno dał się zauważyć. Dla mnie osobiście takim ważnym momentem w tej książce są teksty Zygmunta Baumana, który pisał o tym, zadając pytanie jednocześnie, czy istnieje w ogóle ktoś taki, kto nie wierzy, że tak naprawdę nawet ateista ma jakieś wartości, w które wierzy, których nie da się do końca racjonalnie wytłumaczyć. Innym takim głosem, którego wybrzmienie najpierw w kwartalniku Życie Duchowe, potem w książce było dla mnie i dla wielu czytelników niezwykle ważne, to był głos Stanisława Lema, który dał się wciągnąć w taką rozmowę ze mną właśnie na temat wiary i niewiary. I muszę powiedzieć, że dla mnie to było bardzo inspirujące, jak Stanisław Lem najpierw trochę się opędzał od tych pytań, bo mówi, owszem, ma taką książkę z tekstami religijnymi, ale tam nigdy nie zagląda. Ale gdy go zacząłem trochę prowokować, podpytywać o źródła moralne jego własnego postępowania etycznego, wtedy dopiero jakby odpowiedział, że człowiek niewierzący w sobie samym znajduje te wartości, które są dla niego ważne, że nie potrzebuje Boga. No, wspominam o tym dlatego, że ta debata odbywała się w czasie, kiedy ani ja, ani uczestniczący w tej debacie nie mieli pojęcia o postsekularyzmie. Dlatego nazywam to doświadczenie postsekularyzmem avant la lettre, czyli kierowaliśmy się tą logiką postsekularyzmu, godzenia racji, które ze sobą się kłócą, a jednocześnie potrafimy zachowywać wobec siebie szacunek, a nawet się przyjaźnić. I w tym sensie właśnie wszelkie takie rozmowy, jakie się odbywają w Polsce, do dzisiaj zresztą, można by nazwać właśnie takimi zachowaniami postsekularnymi. W następnym spotkaniu chcę pokazać, jak to, co obserwujemy w takich właśnie inicjatywach doszelitarnych jednak, jak rozmowy
pisarzy, filozofów i teologów da się zauważyć również w szerszym kontekście, więc chciałbym opowiedzieć o tym, jak w Europie postsekularyzm zaczyna być dostrzegany jako istotny element opisu rzeczywistości. Być może zacznę od pewnej konferencji, w której brałem udział, gdzie właśnie te pytania były stawiane.